Kiedy mówimy o turystycznej odzieży motocyklowej, to pewnie będziecie myśleli, że jeździliśmy właśnie jakimś Tigerem, African Twin albo dużym GS-em. Ale nie. W tym odcinku zrobimy coś zupełnie innego, ponieważ ten komplet producent określa jako techniczny zestaw miejsko-turystyczny wykonany w dżentelmeńskim stylu. I właśnie tak go potraktowaliśmy, więc za nami stoi Harley Davidson Street od 750, a ja mam na sobie kurtkę Rayleigh od Trilobite, a także spodnie o dźwięcznej nazwie ProBoot X-Factor. Kurtka występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. W czarnej, takiej typowo czarnej, pasujących do wszystkich, oraz w brązowej. I właśnie tą drugą brązową wersję mam na sobie, ponieważ dobrze będzie pokazać coś wyróżniającego się. I ta kurtka, tekstylna kurtka, chociaż w ogóle ona nie wygląda jak tekstylna kurtka, jest użyta w taki sposób, że moim zdaniem pasuje do takich nietypowych motocykli. Znaczy, moja żona powiedziała, że jest brzydka, nie? No, powiedziała, że jest męska. No, jest męska. I co ciekawe, tam gdzie kurtki tekstylne są wzmacniane jakimiś lepszymi materiałami tekstylnymi lub kordurą, albo nawet skórą, tak tutaj mamy wzmocnienia z dżinsu. Tak, dobrze słyszeliście, z dżinsu. Te wzmocnienia mamy na łokciach, barkach i na plecach. To jest specjalny materiał, Trilobitex. Jest to poczwórna warstwa bardzo mocnego dżinsu. Oprócz tego za naszą ochronę w tej kurtce odpowiadają ochraniacze poziomu CE2, które mamy na łokciach oraz barkach, natomiast taki sam ochraniacz, właśnie ich dedykowany ochraniacz, możemy sobie dokupić na plecy i to warto uczynić i kosztują około 195 zł. Jak przystało na pełnoprawną kurtkę turystyczną, jest ona trójwarstwowa, czyli w środku mamy wypinaną membranę ocieplającą Thermolite, a także membranę wodoodporną Tritex. Oprócz tego, to co mnie osobiście bardzo interesuje, tutaj mamy także wentylację. Dlaczego mnie to bardzo interesuje? Ponieważ kiedy jeździliśmy w tej kurtce, to mieliśmy 36-37 stopni w cieniu, więc ta wentylacja w kurtce tekstylnej bardzo mocno się przydaje. I Trilobite stanął na wysokości zadania. Nie jest to może najlepsza wentylacja, z jaką miałem do czynienia w kurtkach turystycznych, natomiast stoi na wysokim poziomie. Przede wszystkim mamy dwa duże panele wentylacyjne na klatce piersiowej. Oprócz tego, co najfajniejszą rzeczą jest w kurtkach tekstylnych, ja osobiście uważam, a czego nie ma w sportowych, skórzanych kurtkach, wentylacja na rękawach. I tutaj ta wentylacja na rękawie, możemy sobie ją rozpiąć w zasadzie od tej górnej, ochronnej części dżinsu, aż do samego końca rękawu. Mamy tutaj podwójny zamek, więc możemy sobie dokładnie regulować, jaką ilość przestrzeni chcemy otworzyć, aby do środka wpadało świeże powietrze. Za pełną cyrkulację powietrza odpowiada także wywietrznik z tyłu. Czyli otwieramy z tyłu kolejny zamek i gorące, wilgotne powietrze wylatuje z naszej kurtki, robiąc nam przewiew. Jak bym ocenił tą wentylację? No właśnie, bo ja bym chciał ją ocenić, bo dla mnie to jest taki środek, nie? To nie jest tak mocna wentylacja jak w kurtkach przeprawowych. Ta kurtka ma odpowiednią wentylację do swojego stylu. To co jeszcze zauważyłem podczas jazdy w upale, to waga tej kurtki. Kiedy wypniemy membranę oraz podpinkę, otworzymy wentylację, to kurtka robi się bardzo lekka. I to jest duży plus, szczególnie kiedy jest gorąco. Podczas jazdy motocyklami, takimi bardziej klasycznymi motocyklami, odnosimy albo skóry, albo właśnie możemy wziąć sobie coś takiego. Ta kurtka jest bardzo lekka, bardzo przyjemna, co sprawia, że ona staje się kurtką całosezonową, całoroczną i po prostu możemy ją użytkować w każdy dzień. Kiedy jest bardzo gorąco, otwieramy panele wentylacyjne, mamy chłodzenie. Kiedy zrobi się chłodniej, włączamy sobie do kurtki membranę wiatro- i wodoodporną. Kiedy zrobi się już totalnie chłodno, ale jeszcze chcemy pojeździć sobie naszym motocyklem, jeszcze chcemy się nim trochę nacieszyć, zanim spadnie śnieg, a może nawet jak już spadł śnieg, bo tacy też się ludzie zdarzają, wówczas wpinamy podpinkę ocieplającą, wrzucamy jeszcze jakąś bluzę do kurtki, możemy nadal cieszyć się z jazdy motocyklowej. Z cech turystycznych, które posiada kurtka, to jest mnogość kieszeni, ponieważ tutaj posiadamy aż 9 kieszeni, z czego jest jedna bardzo duża na plecach. Jednak taki mały minus ode mnie, te kieszenie boczne, które strasznie lubię, one są zapinane tylko na napy. A ja bym bardzo chciał, żeby one były zapinane jeszcze chociażby
na rzep. Natomiast woziłem standardowo tutaj wszystko, co mam ze sobą, czyli portfel, dokumenty, telefon, klucze. W zasadzie nic nie zgubiłem, więc można powiedzieć, że tak, te kieszenie są jak najbardziej bezpieczne. Styl. Tu się liczy przede wszystkim styl. Uniwersalność i styl. I ten charakter mają także spodnie. Bo zobaczcie, że jeżeli mówimy o turystyce motocyklowej, to nikt nie pomyśli o spodniach jeansowych. A właśnie takie spodnie mam na sobie. Co ciekawe, kiedy zobaczymy sobie na metkę tych jeansów, zobaczymy znaczek Cordura. I tak, zewnętrzna warstwa materiału to jest właśnie Cordura, czyli materiału odpornego na ścieranie się, a także odpornego na wodę. To nie jest tak, że on jest wodoodporny, ale kiedy jedziemy podczas deszczu, to zanim ten deszcz wniknie do środka, on najpierw się rozbije o te spodnie i naprawdę długi czas jest potrzebny na to, aby one przesiąkły do środka. Ale gdyby już się tak stało, to producent nam dał co? Producent do tej spodni dał nam membranę wodoodporną. Tak, dobrze słyszycie, w spodniach jeansowych mamy membranę wodoodporną. Na szczęście jest ona wypinana, więc kiedy jest gorąco, po prostu jej się pozbywamy, ale taka membrana jest. To plus Cordura, plus to, że na przykład mamy wentylację. To też jest rzadkością w jeansach motocyklowych. Pierwszy raz się z tym spotkałem w spodniach właśnie Trilobite'a rok temu, kiedy robiliśmy materiał z jeansami Parado i one były bardzo fajne, wygodne, dobrze wentylowane. Te jeansy są dużo bardziej turystyczne, bo gdzie słyszeliśmy wcześniej o tym, żeby jeansy miały membranę wodoodporną, żeby były z kordury? No z kordury czasem się zdarza, ale nie z membraną, więc to wszystko sprawia, że te jeansy są dużo bardziej turystyczne. A przy tym jednak są jeansami, więc mają ten także swój unikalny styl. No i kurde, widzieliście kiedyś gościa na Fitted Twin w jeansach? Na wygodę pływają wstawki stretch. Wstawki stretch, które mamy w kroczu, one się tutaj rozchodzą takim X-em. To sprawia, że jeansy po pierwsze nie będą się tutaj pruły, bo te naprężenia są minimalizowane, a po drugie po prostu wygodniej się w nich chodzi oraz po prostu jeździ motocyklem, czy przebywa też na motocyklu. Tak jak wspomniałem, jest tutaj wentylacja. Jakby było nam mało. Cordura niestety przepuszcza mniej powietrza niż jeans, więc ta wentylacja tutaj jak najbardziej ma sens. Osobiście używałem, kiedy było gorąco i tak, to jest fajne. Mamy także to, co lubię, a jeszcze, czyli takie dodatkowe kieszenie. To jest jeszcze taka mała, totalnie niepotrzebna, to jest taki gadżet. Tak jak się czasem żony pytam, a po co ci taki suwak, skoro nie ma tam żadnego zamka, nie? No to właśnie tu jest też coś takiego, taki stylistyczny zabieg. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to poza kordurą, która jest wysoce odporna na ścieranie, w środku mamy także kewlarowe gacie, czyli kewlarowe przeszycie w obrębie naszego tyłka, tutaj także boczków oraz oczywiście kolan. A w kolanach mamy zamontowane ochraniacze. I to są specjalne ochraniacze Trilobite, potrójne ochraniacze, bardzo rozbudowane i jedne z najlepszych, jakie możemy mieć w jeansach motocyklowych. Zresztą jeansy trochę kosztują, więc po prostu nie mogło być inaczej. W jeansach mamy także elementy pasywnego bezpieczeństwa, czyli odblaski. W takim zestawie raczej nie zobaczymy nikogo na Fleet Twin, Tigerze czy dużym GS-ie. Wydaje mi się, że grupa, którą producent docelowo mierzył, jest zupełnie inna. To jest rodząca się grupa motocyklistów, którzy chcą pojeździć turystycznie na motocyklach bardziej klasycznych. Teraz jest trend zresztą na scramblery, cafe racery, neo cafe racery, czy po prostu motocykle klasyczne. I właśnie do takich ludzi Trilobite chce trafić. I myślę, że jak najbardziej, jeśli chodzi o stylistykę, bo tutaj stylistyka jest bardzo ważna. W żadnej kurce turystycznej nie jest tak ważna jak w tej. Owszem, tamte nie mają być po prostu brzydkie, mają być uniwersalne. A ta oprócz tego, że ma być dobra do codziennego użytkowania, to przede wszystkim ma być ładna. Więc jeżeli macie motocykle klasyczne, motocykle poprzerabiane, motocykle customowe i chcecie trochę jeździć dalej niż tylko po mieście, to ten zestaw od Trilobite'a może Wam się spodobać.